Mamy ze sobą blisko 10 godzin zdjęć. Po raz kolejny grupa 13, tym razem nie z okazji teledysku, a właśnie sesji zdjęciowej do naszej najnowszej płyty Evangelion, która ukazuje się w sierpniu tego roku. Cóż mogę powiedzieć, nowa scenografia, nowe pomysły, nowi ludzie przede wszystkim, więc nowa inspiracja, można by rzec. Cóż, ciężko się dystansować, ponieważ cały dzień pracy, już wszyscy zasypiają na stojąco, ale wierzę, że efekt zdominuje po prostu wszystko, co zrobiliśmy do tej pory. Bardzo odważna sesja. Myślę, że bardzo kontrowersyjna. Nie chcę być kontrowersyjny. Myślę, że będzie to naprawdę strzał w dziesiątkę. Bardzo mocny obraz, dający do myślenia. Mam nadzieję, że szokujący. Coś innego, coś świeżego w naszym przypadku. Muzyka na nowej płycie jest... to jest wciąż Behemoth, ale... zrobiliśmy krok nie tyle do przodu, co do przodu i troszkę w bok. Jest to zrobiliśmy dość duże, nie wiem, wyzwanie wobec samych siebie. Mam nadzieję, że troszkę inne myślenie o muzyce, troszkę mniej kwadratowe, bardziej wymagające i inspirujące. Cóż, zostało nam kilka dni tak naprawdę sesji nagraniowej. Za 2-3 tygodnie materiał leci, ślady lecą do Londynu, gdzie Colin Richardson będzie miksował płytę. Pod koniec maja powinniśmy mieć w rękach już gotowy produkt. Cóż mogę powiedzieć, nie mogę się doczekać. Pracowaliśmy nad albumem przez kilka ostatnich miesięcy, kilka miesięcy prób, później 2 miesiące, 3 miesiące blisko w studiu. Mam nadzieję, że efekt powali, podobnie jak ta sesja zdjęciowa. Thank you.
Serio?